chcieć tu móc. Witajcie z powrotem w Ameryce Południowej. Ponieważ zebrała się grupa widzów, którzy z uśmiechem na twarzy wypomnieli nam, że nie dokończyliśmy naszych vlogów z pierwszego etapu, to postanowiliśmy załamać chronologię i powracamy do Argentyny i Chile. Podróż rozpoczynamy na trasie Carretera Astral, która została poważnie uszkodzona podczas naszej podróży przez bardzo silne deszcze. Podróż miała trwać 15 godzin, zajęła nam 2 dni. I tylko 2 dni, bo mieliśmy to szczęście, że akurat tą samą trasę w tym samym czasie pokonywała Anita i Sasha swoim wynajętym kamperem. Jest to para Szwajcarów, których poznaliśmy jeszcze w Ekwadorze i jakoś tak się złożyło, że nasze trasy bardzo często się przecinały. I przecinają się do dziś, ponieważ wciąż mamy bardzo dobre przyjacielskie relacje. Wracając do podróży, docieramy do El Chalten i jeszcze przez blisko 2 godziny będziemy szukać pola namiotowego, nie wybrzydzając, żeby tylko mieć gdzie się przespać. Siemano. Muszę poprawić mikrofon. Siemanko, bo chcecie. My właśnie zbliżamy się ku końcowi naszego kolejnego hajku, treku, szlaku, spaceru. 34 km dotarliśmy do Fitzroy, później na lagunę, a zresztą zobaczcie sami. Ja chcę. Nie bo ja. Nie bo ja. Razem. 3-4. Naszym celem przybycia do El Chalten jest laguna u podnóża góry Fitzroy. Pogoda już na starcie dała nam jasno do zrozumienia, że nie będzie lekko, a mikrofon nie miał absolutnie żadnych szans, żeby nagrać jakiekolwiek komentarze czy dźwięki na zewnątrz. Po kilku godzinach wstępnego marszu, już trochę zmęczeni, rozbijamy nasz namiot po raz ostatni, 30. Nie tylko dlatego, że pogoda zmieniła się na dużo zimniejszą, ale też dlatego, że pęka linka w stelażu i namiot się załamuje. Atak na lagunę zostaje opóźniony o 1,5 godziny, a my ćwiczymy kreatywność w naprawianiu sprzętu turystycznego. Kreatywnie też i zupełnie niechcący testuję scyzoryk szwajcarski, rozcinając sobie rękę. Nareszcie targanie apteczki przez pół roku przynosi efekt. Niestety jesteśmy też świadkami przykrego widoku. Ratownicy właśnie sprowadzają jednego z dwóch spinaczy, którzy odważyli się zaatakować szczyt Fitzroy. Atak zakończył się niestety najgorszym z możliwych scenariuszy. Góry widać świetnie, jest co prawda w twoim kroku, ale... Powrót do namiotu to radosny czas dumy i ciepłego posiłku. A co my jadamy pod namiotem? Na bogato! Ravioli i gruszki. Okazało się też, że pole namiotowe jest stołówką dla ptaków. Jak się wszystkie dopadły. Tam i w tle też jeden wpierdziela gruszkę. Tam jeden ravioli wpierdziela. Jest też wychodkiem. A skoro jesteśmy już przy kibelkach, to tak wyglądały warunki sanitarne pola namiotowego. Wygląda słabo, a naszym zdaniem i tak było nieźle.
ramię. Oho, nadchodzi. Poranny wiatr okazał się dużo silniejszy niż ten z dnia wcześniej. Nie miał on absolutnie żadnej litości nad osobami, które zlekceważyły zabezpieczenie namiotu. Ich namioty latały, były rozrywane na kawałki. Nasz jakimś cudem przetrwał tą noc. Ciężki? Może to jest stołówka? Próbując nie stanąć na jednej z tysiąca gąsienic, jakie maszerowały razem z nami, wyruszyliśmy na kolejną lagunę. Tam też mieliśmy spotkać się z Anitą i Saszą. Oni dzień wcześniej cofnęli się do swojego kampera, aby nie zmarznąć. Wichura próbowała nam wyrwać kamerę z ręki. Naprawdę staraliśmy się jej nie stracić, więc skupiliśmy się na powrocie, a nie nagrywaniu. Pomożesz mi? Tak, proszę. Chwila zawahania, bo ostatnio jak miałem pomóc, to musiałem nieść dwa plecaki. Towarzystwo szwajcarskich przyjaciół motywowało nas do szybszego maszerowania. Sasza nawet chciał spróbować swoich sił w nagrywaniu materiałów wideo. Fuck! Cały tor na krek, koper, tam ino nie mał. No cóż, nie poszło mu na pierwszy raz za dobrze. Na upadające glaciery. Ponieważ jesteśmy na Puerto Moreno, jednym z najbardziej... Perito Moreno. Purito Moreno. Perito. 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 Purito? Not po. Pe. Po? Pe. No. Perito Moreno. Turysta za 2,50. 3,50. Ostatnie akcje skoczyły. Jesteśmy na Perito Moreno, czyli jednym z najbardziej znanych lodowców na świecie. To jest takie dość wciągające. Siedzicie sobie tak, to jest kupa lodu. Już nie pamiętam ile kilometrów kwadratowych, ale chyba z 12? 12 tysięcy kilometrów kwadratowych, 70 wysoki i 5 kilometrów ponad szeroki. I czekasz tylko aż trzaśnie, a potem wszyscy nagle odwracają głowy w kierunku, w którym trzasnęło i rzucają się z telefonami, aparatami. Niektórzy też patrzą po prostu. Co zabawne, żeby zobaczyć sobie jak lód sobie odpada, trzeba zapłacić 70 zł za wejście, a jeżeli chcecie być na dole na stateczku, dorzucacie jeszcze 70 zł, a żeby tu dojechać autobusem, 80 zł. Ale i tak wydaje mi się, że warto. Nie widziałam jeszcze takiej ilości lodu. W ogóle to jest drugi... Sorry, ale cofnęło. Właśnie, jak tylko jest szask, to my wyczekujemy tego momentu. On spadnie, zaraz spadnie. To jest drugie największe złoże wody słodkiej na świecie. Czyli jakby wam zabrakło wody, to wiecie gdzie szukać. Jeden z niewielu lodowców, który faktycznie rośnie, nie maleje. Podobno można na niego wejść, ale przypuszczamy, że tam daleko, gdzie jest zacienione i zamglone, bo tutaj z przodu to śmierć gwarantowana. Po prostu takie góry pełne szczelin. Ślicznie to wygląda, bo są te szczeliny błękitne. No coś niesamowitego i
Nie wyobrażałam sobie, że aż tyle lodu może być w jednym miejscu. Wciągające, to jest naprawdę wciągające, jak oglądanie ptaków. Ostatnio naprawdę przerzucamy się na ornitologię. Albo łowienie ryb. Też pamiętam, że się tylko czekało, aż ten spławik się zanurzy. Ale na pewno nie będziemy biegać. Nie. No, po lewej stronie płynie sobie rzeka. A tutaj lodowiec zazwyczaj zaczyna tamować jej drogę. I co się dzieje? Ta sterta lodu, która tam jest, to była kiedyś jedna wielka sterta lodu. Po czym rzeka nadal się próbowała przepychać i tworzy taki tunel. Aż w końcu, w którymś momencie ten tunel się zapada i powstaje z powrotem przejście. I tak w kółko. Teraz tu siedzę przez 10 minut. Spójrzcie na rozmiar wielkości tej łódki, a tego lodowca. Purito Moreno ma od 50 do 70 metrów wysokości. Głęboki jest na podobno 160 metrów. W tym punkcie między górami szerokość to 5 km, a długość nie mam pojęcia, ale przypuszczam, że koło kilkudziesięciu kilometrów. Purito Moreno również to jest góra, którą możecie zobaczyć tam i właśnie od niej lodowiec ma swoje imię. Jeszcze coś wam chcę powiedzieć. Widzicie łódź za mną, tam na dole? Przypłynięcie się tą łódką kosztuje 70 zł. My z tego zrezygnowaliśmy, ponieważ jak widzieliście w poprzednich odcinkach, mieliśmy okazję już wejść na sam lodowiec. Natomiast co do samych łódek, kiedy Purito Moreno stawało się atrakcją turystyczną, te łodzie mogły dopłynąć do samego brzegu lodowca. Tutaj bliziutko. I było to chyba błędem organizacyjnym, no na pewno było, ponieważ kosztowało życie 32 osób, ale nie na raz, tylko odłamki lodu doprowadziły właśnie do tej katastrofy, zabijając kogoś, kiedy odpadały, w ciągu 23 lat, czyli aż 23 lata zajęło organizatorom i właścicielom tego punktu widokowego, żeby zorientować się, że podpływanie do lodowca nie jest może najlepszym pomysłem. Wolno się uczą, co? Tutaj można byłoby zakłady przyjmować, która część odpadnie następna. Patrzymy i nie możemy wypatrzeć. Co chwilę tylko jest taki trzask i w końcu coś spada. Ale zazwyczaj nie zdążamy tego ująć. Więc nie pozostaje nam nic innego, niż po prostu na to popatrzeć naszymi własnymi oczami. A wy będziecie musieli zobaczyć sobie to na National Geographic. Sorry. Ostatnie spojrzenie na te... I trzasnęło znowu. Biało, błękitne piękno. Niesamowite to jest, po prostu tak przykuwa uwagę, jak tylko się pojawi ten dźwięk, wszyscy zaraz się odwracają. Moglibyśmy tak siedzieć godzinami. Zdecydowanie, ja to na pewno. Ale już pędzimy dalej i teraz zmykamy znowu do Chile. Taka smutna rzecz jest taka, że to jest kolejna atrakcja z naszej listy i ta lista to już coraz bardziej się nam skurcza. Zostańcie zatem z nami, subskrybujcie, piszcie i podążajcie do następnego. Miałem małą sprzeczkę ze strażnikiem, ponieważ szedłem trochę mniej niż metr. I w sumie przyznaję mu rację, ponieważ mówi, że tutaj dziesiątki turystów dziennie łamią zasady.